Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zje. No witajcie kochani ludkowie w ten piękny majowy dzień, a witam ze Pszczyny Jankowic, miejsca kajmy już uński rok byli bez lato, a że pogoda piękno, dużo zieleni i cieplutko, to uzaśmy tu są. Dziś obyda ważył w taki karczmie, który nazywa się wiejsko, a wszystko z kisz tego, że jest ona na szlaku kulinarnym śląski smaki. Będzie smacznie, będzie dobrze, będzie tak jak na majówce ma być, bez tuż musicie być z nami. Kochani ludkowie, piękno pogoda, maj, bez tuszczawy leź na dwór, co chcesz zrobił, a że są my w takim naprawdę klimatycznym miejscu, bo i żubry sam są naprzeciwko, ale przede wszystkim dużo zieleni, spokój, cisza, ptoszki śpiewają, no to musimy grillować. A jest ze mną szef kuchni Michał Wawro, witam serdecznie. Michał, będziemy sobie gadać na terenie, będziemy sobie panować, to lepsza robota pójdzie. Wy też tu grillujecie, o tym grillowaniu za chwileczkę będziemy gadać, ale dzisiaj, proponuję taką prostą rzecz. Z grilla, nie wiem, na pewno jest ci znano, kartofle filowane. Tak, oczywiście jak najbardziej, także nie ma z tym problemu. Dzisiaj wyjątkowo ty tu rządzisz, słucham. Wyjątkowo, ja tu dzisiaj rządzę. Zaraz chytamy się roboty. Kochani ludkowie, do tego potrzebujemy takie konkretne kartofle, nie za małe, żeby się to fajnie filowało, nie? Chrzan, szyneczka, troszkę kejzy, masło, świeży koperek, sól, korzyni i to jest wszystko, co potrzebujemy, no i trochę dobrej chęci, a naprawdę będzie smacznie. No to co, ja teraz to ciachnę na pół, tak? Wybieracie ten pośrodek, pamiętajcie, żeby kartofle nie były za fest uważone, bo się wam rozjadą. Michał, jakbyś to powybierał łyżką i przecisnął przez praska, a z tego środka, myślę, że styknie, z tego środka, kochani ludkowie, zaraz to poprzeciskamy i domy tam właśnie masło, ja już pokryję sineczka drobno, chrzan, żeby to było takie łoszczejsze, sól, korzeni i posiekamy jeszcze koperek, żeby to było, miało taki akcent wiosenny, zielony. Ta szyneczka w takie poseczki, a potem w kosteczka. Chodzi o to, żeby było fajnie, smacznie i niedrogo. A powiedz mi, bo takie grillowania tu pod altankami robicie, co tu fajnego serwujecie, no, jak już ktoś przyjedzie do was na takiego grilla? Znaczy, bo my tutaj mamy bardzo podobne danie z ryb, to co dzisiaj będziemy robić. Że pstrąga faszerowanego, mamy różne rodzaje kaczki w różnych marynatach, mamy również super fajne szaszyczki, a wiadomo, jak kaczma wiejska, to i dziczyzna. Także też staramy się gdzieś tam jakieś szaszyczki z dodatkiem na to dziczyzny, oczywiście wcześniej skruszonej, zamaserować. Aha. Czyli tak, jak ktoś przyjedzie na przykład tu na grilla, to może zjeść coś innego, a w środku też, ja? Tak, jak najbardziej mamy na co dzień kartę stałą, ale wiadomo, jest wiosna, jest lato. No wiadomo, trzeba czyli to zmieniać, czyli sezon, co sezon, nowa karta, nowe jakieś tam dodatki. Teraz wiadomo, mamy dużo sałatek, dużo świeżych warzyw, owoców. Także, jak mówię, co sezon, to mamy coś. Wiesz co, to już by da wybierać? Coś fajnego. Fajnie, no to super. Bardzo się cieszę, że macie taką alternatywę, że jak ktoś przyjedzie i chce zjeść coś z grilla, to macie, a jak ktoś chce zjeść coś innego, to może iść do środeczka, choćby jakby tak pogoda się zepsuła, popadało, chociaż wierzymy, że w tym roku maj będzie cudowny, że będzie taki prawdziwy majlów, czyli ciepło, słonecznie i będziemy się mogli w końcu po tej długiej zimie powygrzewać, nie? I teraz tak, ja już przeciskam to, co tutaj mam.
te kartofle, które Michał wydrążył, ten środek, przecisnę to bez pracka, z tego względu, że wtedy to będzie taki bardziej miało lepszą konsystencję, taką kremową, nie? Do tego jak do mekszan i masło, to z tego się nam zrobi najzwyczajniej w świecie takie fajne pire. Słuchajcie, jak robicie grilla, ja jest zwolennikiem tego, żeby nie było drogo, nie? A wiadomo, włóż też troszkę się już każdemu obiad i jak przyjeżdża się na grilla, czy się spotyka ze znajomymi, to każdy chce coś fajnego zrobić. Bez to dzisiaj dowomy wam z Michałem taką alternatywę, żeby popróbować czegoś innego. No a kiedy jest wygodny, to może do pszczyny przyjechać, żubry pooglądać i se sam pociamać rzeczy z grilla, nie? Tak, już robimy to wszystko. No i teraz do tego chrzan. Nie będziemy żałować, nie? Dwie konkretne łychy, żeby to było takie łoszczejsze. Jakbyś mi podał to masło. Proszę cię bardzo. Dzięki. Na tym słońcu na pewno masło się nam rozdwa. Koperek będziemy sięgać do tego. Ja, możesz ten to koperek... To ja przełożę sobie te ziemniaczki tutaj, jeśli pozwolisz. Jasne. A ja sobie... Szyneczka. Cały? Cały. Ja już tu korzenie dom. Pamiętajcie, żeby ten farsz troszkę bardziej posolić i pokorzeniować, z tego względu, żeby to nie było takie bezpłciowe. A te kartofle, które są tu, one oczywiście są uważone w osolonej wodzie, ale mimo to farsz musi być bardziej przyprawiony niż reszta. No a masło, jak się na grillu fajnie zacznie, jak dostanie ciepła, to naprawdę zacznie dobrze wyłoniać. Dlatego dojdziesz jeszcze, że koperek. Może już ja. I tak. Gładki, hop. Tak. Wiadomo. Jak się robi, nie? Jak świeży koperek też dajesz do ciepłych dań, to też wychodzi fajny aromat. Połączony z tym świeżym masłem. No i teraz nasze kartofle. Słuchajcie, mamy tu. No i najzwyczajniej w świecie, może ja to dam na środek, we dwóch będziemy filować. Do środeczka. Możemy dać tego troszkę więcej. No pamiętajcie, żeby jeszcze zostawić se, jeszcze przyjdzie kejza. I będziemy te kartofelki dawać do folii, nie? Żeby ta kejza się fajnie roztopiła. Dzisiaj robimy bez dipu. Bez dipu, bo czosnkowy dip byłoby to trochę przesadzeni, ale na przykład takie kartofelki do jakiegoś mięska, do karczku. Taka opcja numer jeden. No i Kaś, tu mamy folia i będziemy zawijać. Na zasadzie takiego troszkę cukierka. Mamy tu kejza. I ciepiemy na grilla. I tak 10-15 minut i będzie pychota jedzonko. Jakie dobre, jakie fajne i jakie ładne. Wspomniałeś o dipie czosnkowym do tych ziemniaczków, ale równie dobrze można naszą taką starą maślankę dać, tą tradycyjną. Też byłoby bardzo fajne. Możemy się właśnie napić tej maślanki. Oczywiście, jak najbardziej. To jak Michał przyniesie, to się napijemy. Kartofelki za chwilę będą i będziemy ciamać. O, Jerzyś, ja. Jestem, tak jakby całym. Słuchaj. Maślanka do naszych ziemniaczków. Maślanka masz, a mnie się już kartofelki fajnie zapiekły. Jakbyś ta deseczka mi, a może ją to tak by da wyciągać. Bo trochę to pootwierał, jakbyś to poprzekładał, żeby to było takie szumne już zaraz na ta tacka, nie? Wonią, słuchajcie, cudownie. Tak. Trzeba dać pozór, bo one są teraz już takie fajne, miękkie. Słuchajcie, wonią przecudownie. A ja mam, Remigiuszu, dla Ciebie taką małą niespodziankę. Tutaj lubię. Koleżanka Beata przyniesie dla Ciebie zupę podgrzybkową. Z naszych, co to za zupa? Podgrzybkowa z naszych śląskich smaków. To jest dostępna w naszym lokalu dziennie. Także spróbuj proszę i sam ocenię. Dobra, to Ty próbujesz moje kartofle, a jo? Z podgrzybków, ja? Tak. Jako zupa, słuchajcie. Próbuję. Zupy kieruję na szlaku kulinarnym Śląskie Smaki.
choćby z kulitej zupy, to warto przyjechać tu do Jankowic. Kunszki grzybów pechota. Josem zaraz skończa, a ja kartofel. Jak również bardzo dobre. No to zdrówko. Wasze zdrowie majówkowe. To co, mamy jakieś? Ja też próbuję. A łyżką tak po swojsku, słuchajcie, sobie spróbuję tego kartofelka. Rewelacyjne. Do tego dobre mięcho i mucha nie siada. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Kartofle były bardzo dobre, słuchajcie, ale przyszedł czas na danie główne i tak jak my już z Michałem padali, włoż już troszkę sieną, obiód bez tusz, proponujemy ryba. Ale żeby pstrąg nie był taki ańfachowy, troszkę go podrasujemy, nie? Dokładnie, dokładnie. A dodatkiem będzie taki wiosenny szałot. Szałoty, tu mamy rozponka, nie? Domy tam radistki, te małe tomaty koktajlowe i zrobimy taki fajny winegre na wartko, ale o tym troszkę nie skorzyść. To co? Może posiekłbyś ta pietruszka, a ja się zajmę czosnkiem. Czosnek oczywiście siekamy, zaraz go posolimy. I jak to wszystko do kupy wyferlomy, ten uczyty czosnek z solą, z masłem, z pietruszką, nafilujemy nasze pstrągi. Ale również pstrąga można faszerować różnymi rodzajami. Dokładnie. Serem, fetą, oliwkami, cytryną. Także można kombinować i się bawić gastronomią. I na takiego pstrąga czy do Was idzie przyjechać? Tak, oczywiście. Pstrąg faszerowany serem, fetą, oliwkami, cytryną i również owinięty boczkiem. I też z willa. Tu jest sól. Ryba oczywiście troszeczkę posolimy od środka, żeby nie płyno. Trochę z wierchu. Już fajnie wonią pietruszką. Pietruszka o tej porze roku naprawdę smakuje dobrze. Jak sekiery w zagródce zostawił jeszcze od ońskiego roku, to ona już płyszczo i jest naprawdę przesmaczno. I ją tak teraz da ucierać. Dobra, to co? Masełko. Najzwyczajniej w świecie. Troszkę rozgniętymy. Czosnek. Pietruszka. Wiesz co ci powiem, że najlepsze zrobię to ręką. Nie będziemy się czachrować. A ty w międzyczasie jakbyś posolił już naszego pstrąga i od środka. Jak słuchajcie, takim czymś nafilujecie te pstrągi, to mucha nie siada. I przede wszystkim jak one w środku mają masło, to są soczyste, nie są suche, a wysuszony pstrąg to jest taki, wiecie, co roszcza się, nie będę go dać głośno. Okej, okay. Mamy. I teraz bierzecie to masło, już może nie będę ci kozą się marasić. I filujemy tego naszego pstrąga, tak. Naszym masełkiem. Dużo tego tu idzie, ktoś powie, dietetycy się będą przewracać, ale za to jaki będzie smak. No i zawijamy nasze pstrągi, najlepszy zacząć od ogona, tak, i jademy po kolei. I pamiętajcie, że jak będziecie zawijać boczek, żeby jeden o drugi zahoczyć, żeby wam się to potem, żeby cała powierzchnia pstrąga była przykryta. Teraz idziemy na grilla. Jak to się troszkę, jak ten boczek się tak fajnie chyci, żeby ten pstrąg wam się nie przypolił, a po naszemu nie zjarał, gadając potocznie, dejcie sobie to na folię, żeby on tak fajnie doszedł, albo zawinąć do folii, ale on musi być z dwóch stron. Ten boczek musi się tak sieknąć. Rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz.
jak już pstrąg jest taki konkretny w kalorie, bogaty, to przynajmniej szałot musi być lekki. Mamy tu miks sałat, mamy rozponka i te szałoty to tak potargomy, ale bardzo ważną rzecz, będziemy robić ten właśnie winegre, nie? Tak. I dobry winegre jest przede wszystkim z dodatkiem miodu. I mamy tu zioła prowansalskie, ale mamy też świeżo bazylia. Ja już ci tu nasypię. Łyżeczka. Łyżka zymftu. A że mam łyżeczka, to dam dwie. Dwie łyżeczki miodu. Tak. Czosnek. Dwa ząbki. Łyżeczka octu winnego i łyżka oliwy z oliwek, a reszta uzupełnimy wodą mineralną. Teraz to jedno zmiksujemy i mamy praktycznie gotowy winegre. Możecie sobie tam dać ciutek korzenio, i ja w międzyczasie pokryję nasze radistki, które też tak pociepiemy, pomidorki, rozponka, uzaj sałot. Spróbujemy. Tak, winegret już mamy. Jeszcze. Może ciutek octu winnego minimalnie. I jeszcze jakbyś to zmiksował. Ale tak w smaku jest generalnie. Właśnie. Nie smakuje. No dobre. Tak delikatnie. Możemy dać troszkę jeszcze bazylię. Wziąłem tak potargą, wtedy kolor będzie lepszy, bardziej zielony. A ja jeszcze pokleję radistki, nasze tomaty, zaś szałot. Jak macie, to możecie sobie dać rukola, kiełki, wedle uznania. No i zaraz polejemy to naszym winegre. Swojskie roboty, żadne gotowce stytki. Sałatka mamy, a pstrągi jeszcze musicie troszkę zetrwać. Teraz jakbyście chcieli, żeby one tak pomału doszły, to możecie tak, jak już padło, dać ich do folii, nie? Żeby one co tak pomału przeszły tymi smakami. Rączka gotuje. Michał, myślę, że pstrąg jest idealny. Tak. Wygląda bardzo dobrze. Nie chcę go rozwalić. To go tak zsunę. Do tego taki wiosenny szałot. I cóż więcej chcieć? Eno grillować, próbować, kosztować takich nowości, a wygląda naprawdę dobrze. Pietruszka świeża, czosnek. To musi być dobre. A jakbyście chcieli, wiecie, tak, troszkę iść na łatwiznę, przyjeżdżajcie do Żubrów, do Jankowic, do Karczmy Wiejskiej na taki obstrąga. Michał wam go już wyserwuje. Jak już grillujemy, to też sobie zrobimy maszkiet z grilla i będą to banany. Banany, mam ich tu 6, zaraz wciepnę na grill i tak długo ich będziemy robić, aż będą czarne, a w środku fajne, mięciutkie. Do tego mam 30 g orzechów włoskich, 50 g wiórków kokosowych, 150 ml mleka, to tak 3 ćwierci szklonki, jakby kiery nie wiedział, tabliczka gorzkiej czekolady i to jest wszystko. Michał, mogę mieć prośbę, żebyś zrobił taką czekoladowo, taki sosik czekoladowy. Dobra. Te mleko rozpuścisz te kostki, a ja słuchajcie, ino te końcówki czarne odetnę i na grilla z bananami. Fest smakuje bajtlom, a i stary się pokusi o to, żeby troszkę se tam pomaszkiecić. Tak, przewrócimy sobie nasze bananki. Kochani ludkowie, myślę, że banany mamy ugrillowane. Styknie palcem tak bodnyć, on jest mięciutki. No i teraz robimy takie nacięcia, myślę, że mi się uda. Tak.
z drugiej strony, tak delikatnie. No, jeszcze to dociągniemy. Otworzymy sobie tego naszego bananka. Tak, czekolada maestro. Tu tak z boczku i po wierchu. Taki nieład artystyczny. Do tego kokos. No i możemy troszeczkę przesiekać orzechów. Tak. I taki deser, mogę powiedzieć, einsmik. Jak już pojecie te konkrety, to se wciepniecie banany, to się ale bajtle będą cieszyć, a wy se zróbcie bon kawa i mocie maszket jak diosi. To co, my zaraz chytamy się jedzenio, nie? Oczywiście. Próbujemy. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Kochani Ludkowie, wszystko my naważyli, a właściwie pogrillowali, ale jak szlak kulinarny śląski smaki, to też paszporty. W kierych musi być sztympel, że sam był. Michał, czyń swoja powinność. Kaście są, karczma wiejsko, ja. Żeby tradycji stało się radość, sztympel. Dzięki bardzo. Dziękuję za również. Współpracę. Kochani Ludkowie, przyjeżdżajcie do Pszczyny, bo sam je rychtyk. Fajnie, cisza, spokój, ptoszki śpiewają. A jakbyście chcieli sobie pospominać, co my tu dziś ogrillowali, to wlezcie na nasza strona www.raczkagotuje.tvp.pl. Cyknijcie fotka swoim bananom z grilla, poślijcie na Facebooka, a my się uzaś widzimy za tydzień, jak zwykle w ciekawych miejscach. Trzymajcie się pysk. To co, jemy, nie? Jemy. Z jednego lepszy smakuje do czekolady. Gość już to gość, bo z tym trzeba pojeść. Pecha, nie? To ma klubiczu. Rączka go!